Witajcie, Maćki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware Żre. Na podkreśli Historyka Poland, Redux, jako oczywiście Polska. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać Niemcy, co było dosyć dziwne. I mamy jedną z największych frakcji w Europie. Fajnie. Więc tak, na razie się nie boimy to, co zrobią Niemcy. Jeżeli coś głupiego zrobią Niemcy, to będzie słabo. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj zbieram jakieś teraz dywizje. Też muszę sobie zrobić oto, to by było fajne zrobić, póki wszystko jest ok. No i jak sami widzicie, no Rosja jako tako się trzyma, ale szczerze, bo oni nie są w frakcji, nie mają gwarantins czy coś takiego. Więc moglibyśmy spróbować ich zaatakować, tylko jest jeden problem. Jak ich zaczniemy, to przy obecnym poziomie, to na pewno się skończy na tym, że ktoś będzie chciał ich. Więc musimy poczekać. Niestety nie da się tego od razu wszystkiego zrobić. Musimy poczekać na to. Tutaj też co chwila nam się coś pojawia, dlatego że powstają te państwa małe. Rosja też nie jest, że tak powiem, zbyt dobra. Zazwyczaj wojna domowa bardzo źle się kończy. Więc nie warto na razie tak szukać możliwości manualnego zrobienia. To, co my mamy, to my sprzedajemy czołgi. Au, sprzedajemy czołgi. Nawet nie wiedziałem. Sprzedajemy czołgi Rosjanom. Co jest... Nie sądziłem, że się... Że tego będą chcieli, ale... Chcą, no to sprzedajemy. To, co my teraz chcemy... To po pierwsze sobie tutaj jak najbardziej... Zwiększać możliwości. I właśnie o tym mówiłem, że to bardzo chętnie bym wziął. Poczekam jeszcze chwilę. I tak naprawdę szukam jakichś... Gości, którzy mają fajne... Pusty do dywizji. Bo jak sami mi... A, wy nie pamiętacie, bo tego nie obejrzycie. Mojej poprzedniej serii polegało na tym, że główny problem było to, że później nie miałem w ogóle armii, która mogłaby mi pomóc w tym wszystkim. Więc teraz w głównej mierze będę próbować tą armię podbudować. Ale na razie mamy też takie problemy, że mamy ten szyfr, ale ten szyfr jest strasznie długo się robi. No niektóre kraje tutaj zauważyłem, że mają. Zgaduję, czy przez to, że mod dodaje, ale... tak, jestem dziadek. Ale na razie nie wygląda na to, żeby z dosłownie Syberii udało im się podbić. Tutaj niektóre kraje się pojawiają i pomagają im. Ale i tak nadal to mało co może porobić. Tutaj się ciągle nam rekrutacja włącza. To, co bym teraz chciał, to po prostu jak najszybciej dorobić się jakichś dobrych ulepszeń. Na przykład zacząć produkować czołgi, to by było fajne. Jako, że już mamy wszystko za sobą, no tak, dosłownie wszystko za sobą mamy, to mogę wrócić tutaj. Więc tak, tutaj możemy oczywiście robić to. Nie jest aż tak złe, ale nie jest dobre. Więc tak, zróbmy całe drzewko polityczne. I po tym, jak zrobimy to drzewko polityczne, to powinno się robić dobrze. I widzę, że słabo im pójdzie w tej wojnie, ale oni nie będą mieli zbytnio sojuszników. Więc to jest ok. Jak sami widzicie, tutaj kilkanaście lat minie, zanim dostaniemy kory. To jest chyba największy mod, który po prostu bierze na serio integrację terenu. Okej, okay, tutaj mamy jakieś dywizje. Ja przez chwilę dałem botowi, żeby kontrolował nas. To jest dosłownie na prowincję bot się porobił. No boty czasami są po prostu, nie powiem wam szczerze, dziwne. Na razie sobie tutaj pozbieramy to.
Jeżeli chodzi o wojsko, bo mamy minusy do wojska, tak naprawdę, to tak naprawdę myślę, że na samym końcu weźmiemy to. Tutaj, czy mamy coś do budowy czegoś, co nam jest potrzebne? Nie widzę. Mamy to. To jest fajne, kiedy nie ma wojny. I wezmę to. W międzyczasie też bym wziął ministra ekonomii. I tego gościa. 10% stabilności to jest naprawdę dużo. No i byśmy sobie jeszcze artylerię zaczęli robić. O, artylerię. Więc oczywiście tutaj, że bojkot żydowskiego handlu, no to jest akurat, że tak powiem, prawdziwa rzecz, że był bojkot taki. Znaczy się bojkot, no była taka akcja, koniec końców w sumie to zależało od regionu, ale chodzi o to, że historycznie po prostu w handlu, no to zawsze trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli się to powie, to algorytmy wyłapują, więc ta mniejszość, będę tak mówić, to oni byli po prostu, no, głównymi. Też było uzasadnienie kulturowe, że tak, kulturze, że nikt tam nie będzie do czego szedł, że tam to oni się tym zajmują, my nie musimy. Dopiero później tam się zaczęło, że walkę, że ci w ramach pozytywizmu, że po prostu walka z tym, żeby Polacy też zaczęli w handlu. To też się zaczęło nam udawać, jakby co, że zaczęło się udawać po prostu polskim handlowcom. To już widać przez przemysł polski, że dużo było właśnie, jeżeli chodzi o przemysłowe. Dużo mieliśmy właśnie przedsiębiorstw przemysłowych i na bardzo wysokim poziomie. I skończyło się na tym, że byliśmy naprawdę, no, nie to, że zagrożenie, po prostu mieliśmy dosyć dobrze przygotowani na to, gdy wyszła niepodległość. Chociaż i tak, jeżeli chodzi o wschód, no to tam nie było aż tak dobrze. Ale na zachodzie mieliśmy dobrą gospodarkę. No niestety tutaj Małopolska była bardzo biednym regionem. Warszawa też była dobrym regionem, bo zabór, jeżeli chodzi o zabór rosyjski, to tam różnie było. Że po prostu sama Polska Kongresowa była tym regionem, który po prostu był najlepiej uprzemysłowiony w całej Rosji, z tego co pamiętam. Więc jak sami widzicie, to nie było tak, że było bardzo źle, po prostu Polacy, no, po prostu się sprzeciwiali, można tak powiedzieć. No i można to tak w sumie ująć do obecnych czasów, że jak sami bardzo często możemy zauważyć, często dochodzi do czegoś takiego, że tam póki państwo nie wtrąca, jest dobrze. I to jest zbyt dużo przykładów, żeby to potwierdzić. Oraz widzę, że tutaj Norwegia ciekawie i Finlandia ciekawie działają. Nie powiem, ciekaw jest. Podoba mi się, że jak sprawdzałem pliki, to znalazłem portret królowej w Finlandii chyba? Albo któregoś tam państwa, już nie pamiętam którego. Później, jak wyszła aktualizacja, okazało się, że dopiero dodali postać tej królowej, bo wcześniej nie było jej. Okej, więc na razie sobie tutaj robimy. To, co bym sobie zaczął robić, to może jednak ten czołg. Będziemy po prostu dywizje pancerne robić. Mamy oczywiście dużo zasobów, dzięki temu, że wygraliśmy z Niemcami, i to dzięki temu jesteśmy po prostu przygotowani na wojnę. Tutaj też sobie zróbmy. Możemy sobie akurat porobić na razie takie podstawowe.
No, takie podstawowe dywizje mogą być. Tak po jednej na razie. Mamy dużo takich dywizji, które są śmieciowe, ale no nie możemy ich usunąć, więc trochę słabo. Póki co dzięki Niemcom po prostu udało nam się bardzo dużo osiągnąć. To takie historyczne, prawda? Okej, widzę, że tutaj dobrze im idzie. Niemcy też powoli tutaj robią. I tak, tutaj mamy decyzję, że albo po prostu wziąć te regiony, albo nie. Realnie biorę to z jednego przyczyny. Okej, czy który... tam jeden z nich jest 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Zgaduję, że coś historycznego. Okej, po prostu usuwam to, bo to jest sprzęt, manpower i wszystko najlepsze. Okej, więc tutaj powoli sobie wybieramy. Widzę, że Rosja się jednak... Jesteśmy w najdobrej pozycji, szczerze powiem, do Rosji, bo Rosja naprawdę słabo idzie. Nie, nie chcemy tutaj Hiwas. O nie, Dmowski umiera. No, bywa. I możemy... O, możemy zainwestować w Fiata. Wiem, że bardziej się przejąłem tym, że możemy zainwestować w Fiata, niż że Dmowski umarł, ale dosłownie... Dosłownie to jest ten czas. sobie na razie broń też ogarniamy. I tak, tutaj multi-roll to jest coś, co po prostu robimy po prostu wszystko na lewo, bo wszystko na lewo to jest na myśliwce. Więc oprócz tego, że musimy jeszcze tutaj dać, bo się źle zrobiło, to widzę, że tutaj dużo dołączyło i sobie zajmiemy się tym. Dobra, i tylko myślałem, że się pojawi tutaj rekrutacja. Okej. Okay. Więc widzę, że w Finlandii dałem się wygrać. I właśnie o tym mówiłem, że to nie są duchy narodowe. O, maśno. Zapomniałem, że to w filmie, którym nie było. Chodzi o to, że jest teraz nowy mechanizm, że zamiast duchów narodowych są dynamiczne modifiery. Dynamic modifier. I one działają tak jak duch narodowy, ale można je łatwiej po prostu edytować. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Ja już z niego korzystam i naprawdę powiem wam szczerze, to jest takie dobre. Okej, więc tak. Austro-Węgry wchłonęły nam Czechosłowację. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się wydaje, że jest jakieś coś zepsute z tym. Więc tak, oczywiście nadal mogą nas zaatakować. Ale tutaj Austro-Węgry akurat są słabym graczem, więc ja się zbytnio nie martwię o tym. Okej, Walary Sławy. Nie mogę tego mówić, bo to jest kolejne słowo, które na YouTubie nie można mówić. Jest zbyt dużo słów, które na YouTubie nie można mówić. Więc naszym zadaniem teraz jest po prostu jak największa produkcja tych czołgów. I oprócz tego produkcja samochodów, bo tego nie mamy. Zgaduję, że od Niemców udało nam się zdobyć. I jakieś decyzje rekrutacyjne. Nie cierpię tego. Właśnie jak się to zdobywa, to wtedy decyzje to jest największa rzecz, która wkurza. Okej. Brytyjczycy coś zrobili. Bo widziałem British coś. Ale dosłownie nie wiem co. Dobra, przynajmniej ci się tym się udało. A tutaj Rosjanie jakoś im idzie. Tak naprawdę, kiedy oni tutaj walczą, ja już się szykuję powoli, żeby ich pokonać. Więc trochę nie powiem słabo. Bo naszym jedynym teraz celem jest dokończenie tego drzewka, które jest Wielka Polska. I powiem wam szczerze, to, co zrobiłem na początku, w pierwszym odcinku, to nawet się nie spodziewałem, że może się udać.
Ja po prostu zobaczyłem okazję i to wykorzystałem. Okej. Okay. Teraz się zajmiemy. To jest najlepsze, że mamy jedną tą ideę. Myślałem, że to przeciwko Niemców. Myślałem, to jest tylko tutaj do Polski. Więc... tak naprawdę tutaj mamy dużo tego. Ale... chodzi o to, że tutaj jak... jest dużo tutaj, że inwestycja w klasę średnią. To jest w drzewku ekonomicznym, więc... dlaczego mamy... wiejski rozwój inteligencji, czy coś takiego? Okej, okay, nawet nie będę się pytać. Dobra, manpower cotygodniowy każdy lubi. Ale my na razie sobie weźmiemy tego i... tak, mamy Giertycha. Podoba że mi się, że dodali Giertycha. I sobie weźmiemy tego. Myślę, że to są dwóch poczciwych, których można wykorzystać. Oraz też widzę, że mam jeden agent zginął. Trochę słabo. Na razie sobie tutaj robimy. Widzę, że wojna dla nich jest dobrze idzie. Więc to mi się podoba. Dla nas nie za bardzo. Aha. Jakieś liczby. Nie cierpię liczb. Okej. Okay. Przeszło nam prometeizm? Nawet nie wiem jak. Jak nam przyjść? What the heck? Możemy zrobić... Uban? Wow! Nie powiem... bo to jest tylko wtedy, kiedy my pójdziemy sanacją, a my nie poszliśmy sanacją. Dobra, więc możemy Kubań dosłownie zwolić. Mamy już mega dużo fabryk, które oczywiście wykorzystamy na budowę więcej fabryk militarnych, bo dlaczego nie? I naprawdę nie sądziłem, że... bo wiecie, ten mod ma zbyt dużo... zbyt dużo punktów, które po prostu... mogą się zepsuć, więc się nie dziwcie, jeżeli coś takiego się stanie. Modify... nie, tutaj nie ma aż tak ważnego. Może na razie się zajmiemy tym, co możemy. I myślę, że artyleria też byłaby dobra. Kolejna dywizja, zawsze dobrze mieć kolejną dywizję. Oj, czołgi nam się zesłoniły właśnie, teraz zauważyłem. Dobra, i nasz jeden z ważniejszych agentów został złapany. Więc musimy się tym zająć, to nie jest to. Co to jest? Shift W. Nigdy bym się nie domyślił, że to jest Shift W. Więc tak, mamy dwóch agentów dosłownie złapanych. Więc musimy ciebie wysłać. Mamy tutaj wszystko dobrze ustawione? Tak. Dobra, więc się zajmij. Trochę to potrwa, więc... no niestety. Okej, okay. Konsolidacja partii narodowych. To jest fajnie, fajno, dobrze. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. Mamy jakąś decyzję, którą trudno określić. O, i się zostali pokonani. Nice. Główną rzeczą, którą my musimy teraz poczekać, to jest dosłownie... jeżeli mamy prometeizm zrobiony, to jest taka fajna rzecz, że my dosłownie możemy, jak oni zostaną wchłonięci, możemy tutaj to zrobić i zacząć powyzwalać te pomniejsze rzeczy. Jako, że to będą nasze marionetki, to możemy uznać, że w sumie tereny, które nam się należą, to nam się należą. Więc... teraz po prostu musimy poczekać. Produkcję mamy coraz lepszą, nie powiem. Tutaj... walczą teraz z tymi państwami. To mi się najbardziej podoba, że przed chwilą walczyli razem, a teraz walczą przeciwko tym państwom. Oni są w frakcji japońskiej? Czy oni poszli w to dziwne coś? Tak. Poszli w to dziwne coś. Tylko jest pytanie, czy...
Oni w ogóle mogą to zrobić. No raczej będą. Nie sądziłem, że będą mogli to zrobić. Mnie zdziwiło. Okej, więc na razie tego nie będziemy robić. Dokończmy nasze drzewko, jak mówiłem. I po tym zobaczymy, czy nam coś się uda z tym zrobić. Na razie dobrze wyglądają nasze dywizje, więc to mi się podoba. Myślę, że trzeba było sobie zobaczyć, jak to wygląda z tym. Na razie nie będę głupio wydawać tutaj środków, bo wiem, że mogę później wydać. Tutaj się biją. Czy coś tutaj mamy innego? Chyba nie. Dobra. Oprócz tego, że Finlandię zaatakowała Japonia, to. To nic się ciekawego nie dzieje na świecie. Naprawdę, czasami się zastanawiam, co w Hoju może być dziwnego, i to jest jedna z tych dziwnych rzeczy. Decyzje do rekrutacji w Finlandii. Wow, dwie Finlandie. O, wow. I wypowiedzieli wojnę Finlandii, która nie jest w żadnej frakcji. I Włochy wypowiedziały nam wojnę. To bardzo chętnie bym wykorzystał do tego, żeby zaatakować Włochy. Hehe. Mogę zaatakować przez ten teren, który jest mało problematyczny. Jej. Okej, więc tak naprawdę nam zostało kilka rzeczy do zrobienia. Czy my możemy wysłać tutaj? Bardzo chętnie bym się zajął Włochami, dosłownie. Oni są sami, zapewne. No, w sumie Albania może jeszcze. A nie, Albania jest z Bułgarią. A Bułgaria walczy z Rumunią. Bułgaria w ogóle walczy ze wszystkim na świecie. Wiecie co? Może wyślę część dywizji na tutaj do Bułgarii. Myślę, że Bułgaria to szybko zostanie pokonana. Co się dzieje? O maści los, a ci są w tym. O maści los, co się narobiło? Nie patrzyłem przez chwilę, a tutaj Bułgaria coś postanowiła na świecie porobić. Dobra, w takim razie my się tutaj zajmijmy tym czołgiem. I oczywiście mamy więcej możliwości tego zrobienia. I w takim razie wyślijmy jeszcze samoloty. I pytanie jest takie, póki co, z kim oni walczą? Bułgaria dosłownie chciała chyba zjednoczyć całe Bałkany, tylko Bałkany już były zjednoczone. Więc my możemy dołączyć. I dosłownie nie wiem, co atakujemy, a co nie. My dosłownie tutaj też jesteśmy niezwyciężeni. No nie powiem. Nie powiem, sporo się tutaj dzieje. Okej. Naprawdę dużo się dzieje i ja nie wiem, po co patrzeć. No, mamy jakieś decyzje. Sporo tak. O, nam się to usunęło. Dobra, więc zajmijmy się Bułgarią. Pytanie jest, kto jest majorem w tym? Włochy i Bułgaria, która pada. Dobra, więc tak, oprócz tego, że my tutaj powoli ich spychamy, no, chyba tak to jest najlepsza forma. To wszystko na razie fajnie wygląda. Dobra, ile nam zostało?
70 dni. Dobra, może ja zacznę, zakończę na tym. Bardzo dużo się dziwnych rzeczy dzieje. Zobaczymy, co jeszcze będzie się działo na świecie. Więc był z wami Trehol. No to, cześć.